Termostat pokojowy dla Twojego Vitodensa. Jak on działa? Jak sprawdza się takie rozwiązanie? Wady, zalety? To dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Termostat pokojowy, jak sama nazwa wskazuje, utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu i daje ten sygnał zwrotny, czy temperatura jest już odpowiednia, czy też nie, do kotła, który grzeje bądź nie. Więc w zasadzie jest to system załącz-wyłącz i w momencie, kiedy właśnie temperatura nam spada poniżej wymaganej, kocioł dostaje o tym informację, grzejniki stają się ciepłe, pomieszczenie się zagrzewa, termostat pokojowy wyczuwa już odpowiednią temperaturę, wysyła znowu sygnał do kotła, kocioł wie, że już nie trzeba grzać i wyłącza się, no i tak w kółko cały czas. Jest to rozwiązanie relatywnie proste w instalacji, bo wymaga tylko zastosowania jednego elementu sterującego, który najlepiej zamontować w centralnym pomieszczeniu w domu bądź też w mieszkaniu, które staje się jakby punktem odniesienia dla całości i od niego jest jakby regulowana temperatura w całym mieszkaniu czy też domku. Jest to rozwiązanie na pewno proste w konfiguracji, bo na takim sterowniku ustawiamy zazwyczaj temperaturę dzienną, temperaturę nocną, no i przedziały czasowe, kiedy ma być jaka temperatura. No i wszystko. I powinno nam się to w całości już automatycznie dziać. Takie rozwiązanie daje nam też oszczędność kotła pod względem zużycia elementów, jak i energii elektrycznej, które ten kocioł potrzebuje zużyć. Ponieważ w momencie, kiedy temperatura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta, kocioł w zasadzie wyłącza się w całości. Pompa obiegowa nie pracuje, palnik nie będzie się włączać, przez co po prostu dodatkowo oszczędzamy prąd i kocioł nie musi zużywać się na takie podtrzymujące uruchomienia, jak to było w przypadku sterowania tylko za pomocą głowic termostatycznych. Jakbyś nie oglądał tego odcinka, to zapraszam Cię do niego. Link znajdziesz tutaj, a my przechodzimy dalej. To rozwiązanie oczywiście nie jest też bez wad, ponieważ temperatura regulowana jest tylko od jednego pomieszczenia. Jeżeli inne pomieszczenia są zdecydowanie dalej albo mają jakby słabszą, gorszą izolację, może być sytuacja taka, że w tym pomieszczeniu, w którym znajduje się termostat, jest temperatura taka, jaką chcemy. Natomiast w pomieszczeniach wokoło, albo w jakimś jednym pomieszczeniu może być albo za chłodno, no albo też może być sytuacja, że będzie tam za ciepło. I jest to warta uwagi cecha tego rozwiązania, żeby o niej pamiętać i wiedzieć, że takie coś może występować i pytanie, czy my takie coś jesteśmy w stanie zaakceptować. Drugą wadą jest sama jakby charakterystyka pracy takiego rozwiązania, czyli system załącz-wyłącz. Przez to, że urządzenie jakby włącza się i wyłącza, pracuje w takich cyklach ogrzewanie, ochładzanie, no nigdy nie mamy idealnie stabilnej temperatury. Więc na wykresie, w którym byśmy mieli tą temperaturę zadaną, rzeczywista temperatura będzie oscylować wokoło tej naszej zadanej. W zależności jaką histerezę ustawimy, czyli jaką dopuszczalną granicę wahań ustawimy, będą te zmiany bardziej odczuwalne bądź też mniej. Ale warto o tym po prostu pamiętać i rozumieć, jak to działa. Podsumowując, taki sposób sterowania kotłem, sterowania temperaturą w Twoim pomieszczeniu, w Twoim domu, na pewno ma duży plus związany z tym, że jest to popularne i łatwe w montażu rozwiązanie. Mamy też szeroki wybór takich sterowników, bo nie musimy się ograniczać do rozwiązania jednej firmy. Zazwyczaj sterownik jednego producenta kotłów będzie pasować nawet do drugiego, jeżeli mówimy o takim sterowniku właśnie załącz-wyłącz. Więc wybierzemy sobie sterownik taki, jaki chcemy. Oszczędzamy energię elektryczną, oszczędzamy sam kocioł. Natomiast co do wad, warto wiedzieć, że po prostu może być nierównomierne utrzymanie temperatury pomieszczeniach, no i występuje generalnie zjawisko wahań, drobnych wahań temperatury od 1 stopnia do 0,5 stopnia, w zależności jaką histerezę ustawimy na regulatorze, o ile jest taka możliwość. Natomiast w większości nowoczesnych sterowników
nowoczesnych termostatów można ten parametr dowolnie zmieniać. A ty jaki masz u siebie sterownik? Daj znać w komentarzu, jakie u siebie sterowanie kotłem stosujesz i jak tobie się to sprawdza. Myślę, że to byłoby wszystko odnośnie sterowania kotłem termostatem pokojowym. W kolejnym odcinku zajmiemy się sterowaniem pogodowym, także zapraszam cię do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnego materiału. Tymczasem wszystkiego dobrego i pozdrawiam.